największym gryzoniem Euroazji. Masa ciała dorosłego osobnika dochodzi do 35 kg, a długość do 110 cm. Bóbr jest zwierzęciem silnie terytorialnym, rodzinnym i monogamicznym. Ma miękkie, lśniące futro i bardzo silne siekacze, które rosną przez całe życie i wymagają nieustannego ścierania. Posiada także charakterystyczny płaski ogon, służący do termoregulacji. Fantastycznie sobie radzi w strumieniach, rzekach, natomiast na lądzie gorzej się trochę porusza, kopie jamy, tworzy szczególnie takie kopce przy brzegu rzeki, nie oddala się zbytnio od rzeki, około 20 metrów, chociaż znane są wędrowniczki, które potrafiły znaleźć się i poruszać w mieście. Bóbr był pozyskiwany w średniowieczu i w XIX wieku dla cennego futra, dla gruczołów kuprowych, które stanowiły taki afrodyzjak, jednocześnie perfumy to były używane przez panie i dodatkowo jeszcze dla tłuszczu, który leczył złamania, smarowano płuca, plecy, kręgosłup. Dla tych wszystkich celów był masowo pozyskiwany, również i dla mięsa, które traktowano tak jak mięso ryb. W związku z tym został wytępiony we Francji, na terenie dawnych Niemiec, w Szkocji już w XIII wieku. W XIX wieku w ogóle zniknął z Europy, resztki pozostały tylko w Polsce. Po II wojnie światowej w 1944 roku bobry pojawiły się na rzece Marycha koło Krasnopola. W norach przebywała wówczas jedna rodzina licząca 8 osobników. Dziś jest ich około 50 tysięcy. Praktycznie jest reintrodukowany i to jest taka mieszanka trochę genetyczna tego bobra europejskiego. Nawet ten, który na terenie Polski wnosi taką nazwę Polonus, czyli powiedzmy zasiedlony tutaj, ale genetycznie jest to po prostu taka hybryda. Świetnie się czuje, doskonale, niewiele choruje, w związku z tym pozyskuje drzewa, szczególnie krzewy nad rzekami, buduje z tego tamy po to, by zasłonić wejście do nory, szczególnie w momencie, kiedy są miot młodych bobrów. Cechuje się świetną rozrodczością, bo nawet doliczono się w niektórych koloniach 12 maluchów, a więc rzeczywiście rekord. Rekordowa ilość tego zwierzęcia bytuje na terenie Nadleśnictwa Górowo i Ławeckie. Populacja bobra w Nadleśnictwie Górowo i Ławeckie szacowana jest na 2368 osobników. Są to dane inwentaryzacyjne z 2016 roku. W przeliczeniu na 1 km² powierzchni nadleśnictwa daje zagęszczenie 11 osobników na km². Dostrzegalne są już takie dotkliwe szkody powodowane w drzewostanach. Bobry wyrządzają głównie szkody przez podtapianie i zalewanie drzewostanów. Z reguły są to szkody w dojrzałych drzewostanach, ale też odnotowujemy szkodę w młodnikach, gdzie następuje ścinanie drzew. Tu jest przykład ściętego młodego dębu i takie szkody powiększają się corocznie w okolicy miejsca bytowania rodziny bobrowej. Na terenie Nadleśnictwa Górowo średnio szkody od bobrów wynoszą 550 hektarów, przy czym 60% tych szkód to są szkody powstałe w wyniku podtopienia i zalania. Natomiast już o mniejszym znaczeniu to jest ścinanie właśnie tych młodników i te szkody wynoszą 33% wszystkich szkód powstałych od bobra. Praktycznie nie ma wrogów. Tym wrogiem kiedyś był wilk, kiedyś lis. Teraz w tej chwili tych wrogów nie ma. W związku z tym rozmnaża się fantastycznie. Jednocześnie jest takim regulatorem zasobów wody w danym terenie. Oczywiście może przysparzać sporo problemów, budując kaskadowe tamy, które zatrzymują wodę na danym terenie i podtapiają nam ekosystem leśny. Bardzo często rolnicy zżymają się, że tamy bobrowe czy kopane jamy, czy żeremia przeszkadzają im w uprawach, czy podtapiają im pastwiska, ale to jest ten skutek uboczny tej pracy właśnie bobrów. Zwracają się do nas rolnicy z prośbą o przywrócenie właściwych stosunków wodnych na powierzchniach zalewanych w terenie leśnym, gdzie woda po prostu rozlewa się też na tereny upraw rolnych.
Nadleśnictwie Górowo i Ławeckie występuje mnóstwo cieków wodnych, a forma ukształtowania terenu, czyli liczne zagłębienia i dolinki, które można zretencjonować, sprawiły, że bytuje tu obecnie tak dużo tych zwierząt, sprawiając leśnikom sporo kłopotów. Powierzchnia szkód od bobra w porównaniu z innymi gatunkami ssaków, które wyrządzają szkody na terenie Nadleśnictwa Górowo-Ławeckiej, jest największa. Czyli bób tutaj zdecydowanie dominuje i te szkody też są najdotkliwsze, dlatego że te drzewostany zalane, one po prostu już zamierają. Tutaj mamy przykład szkody wyrządzanych przez bobry w dojrzałym drzewostanie. Bobry skutecznie zatamowały odpływ wody, podnosząc jej lustro o około metr. Widać również świeżo ścięte drzewa. Bobry wyrządzają także spore szkody w infrastrukturze drogowej. Zatykają przepusty, co powoduje podnoszenie się poziomu wody i zalewanie dróg. Rocznie takich szkód jest tu kilkadziesiąt. Zdarzają się także przypadki, że bobry powodują zagrożenie dla osób, które mogą znajdować się w lesie, podcinając drzewa. Takie podcięte drzewo może się przewrócić. Na ścieżce rowerowej Green Velo takie przypadki często mają miejsce. Bobry są wszędzie, dosłownie. Wprowadziły się nawet do miast, również i na terenie Warszawy mamy bobry w sztucznych kanałach, ponieważ następuje zbyt duże zagęszczenie i to powoduje, że bobry szukają nowych siedlisk. Również na terenie Olsztyna mamy i nad Łyną możemy znaleźć jamy w skarpie brzegowej. Nawet kamery monitoringu notowały właśnie poruszanie się bobrów nad ranem na Starym Mieście. Dosłownie wszędzie, ponieważ jest tym gatunkiem, który się świetnie rozmnaża. Czy bóbr wobec tego to przyjaciel czy wróg? Dla środowiska naturalnego zdecydowanie jest to przyjaciel. Natomiast jednoznaczna odpowiedź w tej kwestii byłaby trudna i raczej chyba niemożliwa. Dla człowieka często jest wrogiem, szczególnie dla wytworzonych przez człowieka dóbr w postaci dróg, lasów, upraw rolnych, upraw leśnych. Dla środowiska zdecydowanie jest to przyjaciel. Bóbr przekształca środowisko dla swoich potrzeb, dla potrzeb prowadzenia swojego życia w ten sposób, że też polepsza warunki dla wielu innych stworzeń współistniejących razem z bobrem. Myślę tu o gatunkach wodnych w postaci płazów najróżniejszego rodzaju, gdzie na terenie Nadleśnictwa Górowo-Ławeckie odnajdujemy gatunki rzadkie i chronione, typu traszka grzebieniasta, są też spotykane kumaki nizinne. Mówię też o ptakach chronionych, dużych, spektakularnych, jak łabędź krzykliwy, ptakach mniejszych, które przyciąga woda. Też zbiorniki wodne przyciągają oczywiście ssaki. Bobry przede wszystkim retencjonują wodę. W każdym miejscu, gdzie bytuje rodzina bobrowa, powstaje tama. Wokół tej tamy tworzą się zbiorniki. Małe, większe, o pojemności, obszarze od pół hektara, może czasami nawet mniejsze, do kilku hektarów. I te zbiorniki to są naturalne rezerwuary wody. W obecnie sporządzonym planie urządzania lasu dla Nadleśnictwa Górowo i Ławeckie uznanych za retencję wodną jest około 1000 hektarów gruntów. To jest duża ilość. Na większości tych gruntów bytują bobry. Nie na wszystkich, ale na większości. Geniusz tego zwierzęcia polega na tym, że on jest inżynierem nie gorszym od człowieka. Człowiek też przekształca środowisko dla swoich potrzeb i bób robi to identycznie, robi to samo. Jak zatem poradzić sobie ze szkodami od tego zwierzęcia? Nadleśnictwo Górowo-Ławeckie w celu zminimalizowania szkód od bobrów właśnie w drzewostanach dokonuje rozbiórki tam bobrowych. Rozbiórki są dokonywane za zgodą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. Takich tam przez okres ostatnich 5 lat rozebraliśmy 696, przy czym były to rozbiórki kilkukrotne, bo często jest tak, że jedna rozbiórka tamy nie wystarcza, aby bobry opuściły to stanowisko. Jedynym sposobem ograniczenia jest ograniczenie populacji, a więc stosowanie środków poronnych czy powiedzmy zapobiegających rui. To jest jedyny taki element, który może ograniczyć właśnie dzietność i zmniejszyć liczebność populacji. Natomiast próby przesiedleń do zachodniej Europy, tak jakie były do Anglii, niestety spaliły na panewce, bo tam jest inna woda, inne rzeki i te nasze bobry niestety tam sobie nie radziły i
w większości ginęły. Odbudowa populacji bobra europejskiego była niewątpliwym sukcesem leśników, biologów, przyrodników i myśliwych. Pozostaje mieć nadzieję, że znajdą oni sposób na zmniejszenie szkód tego skądinąd sympatycznego zwierzęcia.